Witam serdecznie, słuchajcie, od Robert Lampowiec bodajże. Taki ma nick na YouTube. Tak jest. Rozpakujemy dzisiaj tą paczuszkę. Tą paczkę. Zobaczymy, co jest. I będzie prawdopodobnie live z tego zrobiony, bo będziemy coś tutaj może próbować działać z tego czegoś, co tu jest. Jeszcze nie wiem, co tu jest. Tak szczerze, dobra. Rozcięta. Na razie tu mamy, co my tu mamy. Kartoniki mamy. Pojmane wypełniacze. Zaczyna być widać, słuchajcie. Tadam! Band frekwencji RF, BW, bunch i kode, koder. Taka płyta bodajże od jakiegoś radia. Od jakiegoś radia krótkofalarskiego. Tutaj widać hybrydy nie ma. A może miało nie być. Miało nie być w oryginale. Mamy jakieś puszczone prawdopodobnie sygnały generatorów. Przekaźnik, włącznik. Zobaczymy, obczajmy, ale to wszystko będziemy opowiadać na live. Na razie rozpakowujemy i to będzie tylko unboxing dzisiaj, bo nie wiem, co to jest i do czego to ma służyć. To jest jakaś płyta logiki, z tego co widzę. TMS32OC i TLR. Mało mi to mówi, słuchajcie, nie miałem do czynienia. Prawdopodobnie może być faktycznie jakiś sterownik do jakiejś radiostacji albo szafy telewizji tych przemysłowych. Cholera go wie, nie chcę kłamać, bo nawet nie wiem, co to jest. IRI. Płyta logiki. To się rzuca, bo jest pamięć MC, słuchajcie. TMS. Dwa procesory TMS. No dobra, zobaczymy, co to takiego. Fajne są PR-ki tutaj widzę, ale tutaj nie będziemy tego rozbierać, może to się przyda. Co to jest w ogóle? Od czego to było? Płytka jest całkiem inna, także to nie jest od radia. Jakaś przemysłówka. Test 1200 BD. 1200 BD. Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Szukamy dalej, co tu mamy dalej. O, to jest radiator. O Jezu. Końcówka mocy od jakiegoś radia. Na hybrydzie. I fajny radiator, już taki szpilkowy, coś ala jak przy falownikach. Przy serwach. To jest na wysokiej częstotliwości. Zobaczcie, filtr na 2-3-2, czyli na 2 metry, albo na VHF-y. Co tam siedzi za stalak? Zaraz zobaczymy, co tu siedzi za hybrydą. Zobaczymy, może coś tutaj zobaczymy. BGY36. No, piękna hybryda, słuchajcie. I stabilizator od biasu, tak jest. Ktoś tu coś próbował włączyć. Kompletny dopał. Na BFR jest przedwzmacniacz, driver, tak? Nie, MZ559. Może spróbujemy odpalić, słuchajcie to. Bo fajny koniec mocy. Ciekawe, jakiej mocy. Sprawdzimy na live, w nocy katalogowej. Dobra, zobaczmy, co tu dalej jest. O, FM1000, słuchajcie, takich radii miałem kilka sztuk, sprzedałem na Allegro.
FM1000, tylko to są, to były różne, o, 423, to jest bodajże na VHF-y banda. Ale fajnie, będzie na przemiennik sprzęt w końcu, bo te Alinko, które tutaj pracuje sobie u mnie, ono nie ma 433, ona ma tylko dwie bandy, ma Airband, czyli pilotów, i do 178, nie? Ale piękny sprzęcior. Wstawiłem dwa lajonki, zmieniłem tylko wyjście w tym do ładowarki, w ładowarce, żeby ładowało mi 7,2 V. Pięknie pracuje. 2 W na dwóch lajonkach. 2,5 W mocy. No dobra, ale to nie o tym dzisiaj miało być. Miał być unboxing przesyłek. FM1000. Akurat gdzieś nawet taki sam panel leży u mnie. Reszta miałem, pamiętacie, kiedyś. Może mi się uda tu wstawić, jak o tą część radiotelefonu przerobiłem, tylko że ja miałem na 80. Przerobiłem go na nadajnik UKF. Kiedyś jeszcze za czasów, że tak powiem, piracenia. Tu ma wyjście na mikrofony, ten panel, tutaj jest dostawka. Philips FM1000 423 48, nie wiem co to jest, zaraz zobaczymy model dokładnie. Aha, wymazany. O, jest tu będzie coś. FM1300 i po numerze sprawdzimy, czy to jest naprawdę na 400. No, takie FM-ki, pamiętam. Pamiętam te radia, miałem ich chyba 7 sztuk, kurde. Tylko, że nie na 423. No dobra, zobaczymy, czy to jest faktycznie 423. Co tu dalej? Nie byłby to Robert Klampowiec, słuchajcie. Stary Klampowiec. O, końcówka. Końcówka fajna, to jest typowo przemysłowa końcówka. Pięciopinowa. Tak wygląda końcóweczka. I od starych, o, jeszcze jedna. To sama. No, fajny sprzęcior. Słuchajcie, i ale nie ma rdzeni. Same celeczki, same karkasy od starych lampowych telewizorów. Może w niektórych są rdzenie. 7 mm starocie. O, tu kilka wypadło. O! Tu jeszcze tylko teraz takie gniazda mieć, bo te same końcówki to do czego mi potrzebne? No, może się przydadzą, może gdzieś trafimy jakiegoś dobrego, przemysłowego sprzęta. 6-7 końcówek. Transformatorki. Dwa identyczne, ale fajnie. Może to jak zobaczymy indukcyjność, kiedy może z tego filtry się jakieś zrobi. O. Radyjko się odzywa, te Alinko. Wyłączmy je. 112.08.801B. Sprawdzimy w nocie katalogowej, co to są za trawka. Może przetwornica? Na pewno. Jakaś przetwornica. Dwa takie same. I to by było tyle z tej paczuszki. Dzięki, Robert. Zrobimy może live'a, jak, co to potrafi te radyjko. Może zaraz ja je obcykam na jako to jest pasmo, bo to były kilkupasmowe, słuchajcie, te radia. Nie, trzeba odkręcić. Kilkupasmowe te radia. Może, słuchajcie, dorobimy do tego jakiś tam mikrofon, takie gniazdo może gdzieś znajdę. Bo miałem ich sporo, tych FM-ek. Może gdzieś znajdzie do niego mikrofon. No, sporo funkcji ma, jeśli jest fajnie rozblokowane. Będziemy je rozblokowywać i kodować na nasze pasma, na te amatorskie.
Dobra, to by było tyle. Dzięki, Robert, za przesyłeczkę. Fajna przesyłka. Możesz napisać coś więcej o tej płycie, przede wszystkim o tej płycie, bo to jest bodajże chyba... To jest na pewno radiotelefon, ale to też jest radiotelefon, tylko jaki? Nic mi to nie mówi, nie ma szasi. A jest numer. Znajdziemy. No, modułowa konstrukcja, słuchajcie, patrzcie. Prawie a la Radmor. Jeden modulik, drugi modulik, trzeci modulik, czwarty, piąty. Pięć modułów tylko siedzi w pionie i to wszystko na ceramice jest. Płytki są ceramiczne. O, by nie było włócze. Banda A. Coś tu napisali na tych filtrach. Dwanaście i pół pośrednia z tego co widzę. Na frekwencji napisali, tutaj będzie pośrednia. Dobra, zobaczymy co to jest. No, kurde, mam, przeciąłem sobie łapę taką po gości. Ale już się goi. Dzięki, pozdrawiam.